Drodzy czytelnicy, drodzy internauci, kiedy zamykaliśmy nasz majowy numer, to wspólnie z Wami drżeliśmy o wszystkie kwitnące uprawy, o rzepaki, o sady, o jagodniki, bo to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, to po prostu było niezwykle emocjonującym przeżyciem dla wszystkich, którzy w rolnictwie żyją, bo takich głębokich przymrozków dawno żeśmy o tej porze roku nie mieli, zwłaszcza po tym wybuchu ciepła w połowie kwietnia. Zachęcam do lektury majowego naszego numeru, a w nim bardzo dużo materiałów na temat naszego rolnictwa po 20 latach w Unii Europejskiej. Jesteśmy dokładnie od 1 maja w strukturach Wspólnoty Europejskiej i oczywiście wszyscy patrzymy na tą naszą obecność z nadzieją i z obawami. W wielu naszych sektorach ta Unia Europejska wyszła nam zdecydowanie na dobre, aczkolwiek nie brakuje także tych obszarów, gdzie sporo żeśmy stracili. Zachęcam do lektury i zachęcam także do przesyłania do nas Waszych uwag, Waszych polemik, bo chcielibyśmy rozpocząć taką dyskusję na naszych łamach o tym, jak ta wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej w przyszłości powinna wyglądać. W tym numerze zamieszczam też swoją relację z naszego wyjazdu studyjnego do Brazylii, bo myślę, że warto zapoznać się z rolnictwem tego agrogiganta, jak go nazwałem, a w Brazylii wiele się ciekawych rzeczy dzieje. Jest to fascynujący kraj, a także rolnicza potęga z wielu powodów. Piszemy także oczywiście o rozwoju sytuacji na rynkach. Niestety ta stagnacja czy stabilizacja na niskim poziomie się utrzymuje, choć w ostatnich dniach, o czym informowaliśmy na naszym portalu, nieco się notowania poprawiły. My też bardzo serdecznie wszystkich Was zapraszamy na naszą giełdę rzepaczano-zbożową, którą organizujemy 12 czerwca. Zaprosiliśmy znamienitych ekspertów. Będzie z nami także attaché rolny ambasady amerykańskiej w Polsce, który powie, jak wygląda sytuacja na rynkach globalnych. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby się zapisywać i skorzystać z okazji porozmawiania o perspektywie na rynkach z fachowcami w tym obszarze. W uprawie piszemy o tym, jak te właśnie przymrozki wpłynęły na sytuację na polach. Piszemy także o tym, jak te 20 lat w Unii Europejskiej wpłynęło na ochronę roślin i na dostępność substancji aktywnych. Eksperci z Instytutu Ochrony Roślin przeanalizowali to, w jakim dzisiaj momencie jesteśmy i co nas czeka w przyszłości. Ta ultra wczesna wiosna uderzyła nie tylko w kwitnące dziś rzepaki, ale może mieć wpływ także na rośliny wysadzone czy wysiane wcześniej, jak buraki, ziemniaki albo kukurydze, jeżeli komuś zdążyła wzejść przed tymi przymrozkami. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Istotne jest też to, co będzie dalej w uprawie roślin strączkowych. Wiemy, że zainteresowanie strączkowymi w Europie rośnie, co jest dobre dla rynku materiału siewnego, aczkolwiek w naszym kraju wciąż jest dosyć umiarkowane. W majowym wydaniu sporo miejsca poświęcamy wysokiej jakości pasz z użytków zielonych. Maj to zbiór traw i trzeba wiele aspektów uwzględnić, żeby skosić w możliwie najlepszym terminie i tak zebrać tą paszę, żeby ona była najwyższej jakości. W technice mówimy także o kosztach pracy, zwłaszcza o kosztach pracy maszyn. Nasi koledzy z ekspertami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotowali taki kalkulator do liczenia kosztów mechanizacji różnych prac. Warto z niego skorzystać, bo myślę, że w tym obszarze mamy wiele do zrobienia, żeby bardzo dobrze pilnować tych kosztów mechanizacyjnych. Podpowiadamy także, jak naprawić czy też uszczelnić wycieki z przedniej osi w ciągnikach. Jest świetny artykuł na temat właśnie przeprowadzenia takiej naprawy. W naszym dodatku Top Świnie na początku
zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie na nasze Forum Świnie, które odbędzie się 4-5 czerwca w tym roku. I mamy sporo ekspertów, bardzo wielu partnerów, którzy z nami będą na tym forum. I myślę, że nie powinno zabraknąć wszystkich, którzy prowadzą rozwojowe gospodarstwa w zakresie produkcji prosiąt czy też tuczników. Pomimo, że ten sektor trzodowy wydaje się tym, który jest najbardziej przegranym po wejściu do Unii Europejskiej, pogłębiona analiza właśnie w dodatku to w świnie, mamy zdecydowanie niższe pogłowie, zdecydowanie mniej loch, ale miejmy nadzieję, że te rozwojowe i prężne gospodarstwa będą w stanie nie tylko utrzymać nasz stan posiadania, ale go także rozwinąć. Także w świniach piszę o tym, jak produkują tuczniki rolnicy w Brazylii, których gospodarstwa są otoczone polami kukurydzy i soi, czyli można powiedzieć, że pasza rośnie tuż za płotem. W dodatku to bydło analizujemy także, jak sektor mleczny się rozwinął w ostatnich 20 latach. Akurat w mleku jesteśmy bardzo mocni i prężni i wyjątkowo silnie uzależnieni od eksportu, a przede wszystkim od dostępności do rynków wspólnoty europejskiej, bo prawie 25-30% mleka w różnej postaci musimy wyeksportować, a Polska jako jeden z nielicznych krajów europejskich odnotowuje wzrost produkcji. Przychodzą, miejmy nadzieję, że nadchodzą cieplejsze dni, ale to też dla krów mlecznych oznacza, że mogą być gorące dni, a gorące dni oznaczają stres cieplny. W naszym artykule podpowiadamy, jak pewnymi sposobami wyprzedzić skutki stresu cieplnego i na wydajność, i na rozród. Zachęcam w tym miejscu bardzo mocno do lektury. Tak samo jak zapraszam do lektury i zapoznania się z tym, jak wygląda produkcja mleka w Brazylii. Tu akurat Brazylia jest wciąż istotnym importerem produktów mlecznych. W tym obszarze nie są aż tacy mocni, jak chociażby w produkcji soi, kukurydzy, czy też drobiu albo wieprzowiny. W naszym dziale Życie na wsi przedstawiamy niezwykle interesującą osobę, zielarkę, która potrafi z ziół przygotować świetne nie tylko herbaty, ale także produkty lecznicze. Maj to czas zbierania roślin, specjalnie zbierania ziół. I myślę, że jest to niezwykle interesujący materiał, z którym warto się zapoznać. Ja zachęcam wszystkich do udziału w naszych seminariach, w naszych szkoleniach. Przypominam, Forum Świnie 4-5 czerwca, Giełda Rzepaczano-Zbożowa 12 czerwca. A nie zapomnijcie, aby wziąć udział w naszym konkursie urodzinowym Top Agrar w tym roku. Liczy już sobie 30 lat, a z tej okazji mamy nasz interesujący konkurs urodzinowy z nagrodami. Nagroda główna to ciągnik Arbos 4110 i bardzo zachęcam do tego, abyście wysyłali kupony, życząc Wam wszystkim powodzenia także w tym konkursie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.